Druga niedziela Adwentu. Pierwsze czytanie z Księgi Proroka Izajasza zaczyna się bardzo optymistycznie. Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud. Czy tak jak w dawniejszym tłumaczeniu, pocieszcie, pocieszcie mój lud. Skończyła się kara, to co za grzechy miało być odpokutowane jest odpokutowane i teraz Bóg wraca do swojego ludu. To pocieszenie ma po czym nastąpić. Jesteśmy w kontekście niewoli babilońskiej. Wielu zostało uprowadzonych do kraju babilońskiego, musiało opuścić ojczyznę, wielu straciło majątek bliskich, świątynia została zniszczona. Pocieszenie polega na tym, że Pan Bóg mówi: koniec twojego losu, będzie lepiej, będzie naprawdę lepiej. I to, żeby móc być pocieszonym, z jednej strony trzeba mieć świadomość tego, że jest źle. Trzeba mieć poczucie, że ja potrzebuję pomocy, trzeba mieć poczucie, że ja żyję w nędzy. A z drugiej strony to pocieszenie, żeby było skuteczne, musi zaczynać się od słowa. Czy tu zaczyna się od słowa? Bo ostatecznie Pan Bóg będzie pocieszeniem, ale proszę zauważyć w tym pierwszym czytaniu, ile tam jest mowa o słów. Przemawiajcie do serca, wołajcie do Niego, głos się rozlega. Potem zwiastunko dobrej nowiny, wstąp na wysoką górę, podnieś mocno Twój głos. Powiedz miastom judzkim, oto Wasz Bóg. To mówienie, podnoszenie głosu, dzielenie się dobrą nowiną, to wszystko ma na celu przekazanie tego niesamowicie optymistycznego orędzia, które mówi: Bóg przychodzi, nie martw się, będzie naprawdę lepiej. Nasze słowa są bardzo ważne. Od nas zależy, czy my będziemy pocieszać, czy gnębić. Od nas zależy, czy będziemy mówić, że przyszłość będzie fatalna, czy że przyszłość będzie lepsza. Od nas zależy, czy będziemy mówić w imieniu Pana Boga, który zawsze daje nadzieję, czy w imieniu swoim ludzkim ludzi, którzy nieraz są bardzo często ograniczeni i żyją głównie z wątpieniem, beznadzieją czy niepewnością. Jakie są moje słowa? Czy moje słowa pocieszają, czy moje słowa dobijają? Psalmista mówi bez ogródek w 80. psalmie: będę słuchał tego, co mówi Pan Bóg. Będę słuchał tego, co mówi Pan Bóg, bo bardzo dużo słucham tego, co mówią ludzie. To może mnie podnosi na duchu, ale często mnie zniechęca. Natomiast jeżeli słuchamy tego, co mówi Pan Bóg często, to znaczy, to doprowadzi nas do tego, co Pan Bóg zamierza, do wolności, do pokoju serca, do owocowania. Zresztą sam mówi, oto ogłasza pokój ludowi swoim wyznawcom. Jeszcze po hebrajsku słuchać ma takie trzy znaczenia. Usłyszeć, czyli chcę usłyszeć, będę starał się usłyszeć, bo nieraz są jakieś problemy z zasięgiem, można nie słyszeć. Można też słyszeć, ale nie słuchać. Jesteś na kazaniu, niby słyszysz, ale nie słuchasz. I trzeci poziom jest: wprowadzam w życie, jestem posłuszny. Tak jak w niektórych rejonach Polski modlą się: nie słuchałem się rodziców, to znaczy nie byłem posłuszny, nie pełniłem ich woli. A więc to sformułowanie, to wyznanie wiary: będę słuchał tego, co mówi Pan Bóg, jest przepiękne, bo pokazuje: chcę Cię usłyszeć, Panie Boże, chcę słuchać to, co Ty mówisz do mnie i chcę to wprowadzać w życie, bo to mnie przemieni, to będzie tylko słowem, które da mi ostateczne zbawienie. Da mi ostateczne zbawienie. Za dużo słuchamy tego, co mówią ludzie, za dużo czytamy tego, co mówią ludzie. Naprawdę najwyższy czas, żebyśmy więcej i więcej chcieli usłyszeć, słuchać i wprowadzić w życie Słowa Bożego. W drugim czytaniu jest ta piękna metafora, w którym święty Piotr w drugim swoim liście mówi, że u Pana jest jeden dzień jest jak 1000 lat, a 1000 lat jak jeden dzień. Nie zwleka Pan z wypełnieniem obietnicy, jak niektórzy są przekonani, że zwleka. Że to, co my mówimy, że Pan Bóg zwleka, to jest tylko pokazanie innej perspektywy. Dla dziecka każda sekunda wydaje się cenna. Dla rodziców to naprawdę oni spieszą się, żeby mu pomóc. Dla umierającego każda sekunda jest cenna, no karetka szybciej nie przyjedzie niż może. A tu mamy bardzo ciekawy obraz, że Pan Bóg troszeczkę inaczej patrzy na ten cały świat. 1000 lat jak jeden dzień, to by to znaczyło, że jedna godzina to jest koło 80 lat, jedna minuta koło 8 miesięcy. Co to jest jedna minuta? Kiedy Bóg mówi, wrócę za minutkę, wrócę za chwilę, albo w jednym tekście mówi Pan Bóg, na krótką chwilę porzuciłem Ciebie, ale z ogromną miłością Ciebie przygarnę, to jaka to jest krótka chwila? 8 miesięcy? 16 miesięcy, 2-3 lata,
To jest krótko, w obliczu wieczności to jest krótko, żebyśmy nabrali takiego trochę też dystansu do naszego cierpienia, do naszego trudu. Tak, cierpisz, jest ci ciężko, ale to nie dlatego, że Pan Bóg zwleka. Pan Bóg ma jakiś swój plan tajemniczy, nie do końca tego to zrozumiemy, ale naprawdę bądź cierpliwy, bądź cierpliwy. Pan Bóg nie zwleka, Pan Bóg po prostu przeprowadza w sobie znany i dla nas najlepszy sposób operacji nad nami. Ewangelia jest Ewangelią Marka, początkiem Ewangelii Marka, który mówi o pojawieniu się Jana Chrzciciela na pustyni judzkiej, który głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. I ta Ewangelia pięknie pokazuje, że jednak siła słowa, o których mówiliśmy sobie w pierwszym czytaniu, pocieszeniu, siła słowa może być niesamowita. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, że Jan Chrzciciel nie czynił cudów. Jan Chrzciciel nie chodził po domu, nie reklamował się. Jan Chrzciciel siedział sobie w jednym miejscu na tej pustyni judzkiej i po prostu głosił. Nie zrobił cudu, nie robił reklamy, głosi i co się okazuje, cała Judea przychodzi do niego, cała nawet Jerozolima, czyli można powiedzieć nie jakieś tam prowincje, ale najpiękniejsza prowincja Ziemi Świętej i najważniejsze miasto z ludźmi najbardziej uczonymi. I oni przychodzą nie po to, żeby go krytykować, ale żeby go pytać, co mamy zrobić w swoim życiu. I to jest niesamowite, że można mieć takie kazanie, takie słowo, że nawet nie czynisz cuda, ale potrafisz zmienić serce. I to też jest cel ostateczny słowa, żebyśmy tak mówili, żeby to słowo przechodziło do zmiany serca, a nie do wzburzenia, potępiania czy zachwytów bezmyślnych. Niesamowity jest ten święty Jan, który nie robiąc żadnych cudów potrafi głosić. Nie głosić w sensie, że ludzie się pośmieją, bo jest jakiś po prostu fajny żart, ale po prostu tak głosić, że ludzie chcą po jego słowach się nawrócić. Nie wiem, czy mamy takie doświadczenie, nie wiem, czy możemy na to liczyć, bo nie każdy z nas jest Janem Chrzcicielem i wiadomo, że Pan Bóg daje charyzmaty po swojemu, ale jedno jest pewne, przy Janie Chrzcicielu warto uwierzyć w to, że słowo ma moc. To nie jest tak, że to, że księża kiepsko głoszą, to, że my cię kiepsko słuchamy, to nie znaczy, że słowo nie ma mocy. Nie, ono ma moc. Ono ma moc, tylko potrzebuje człowieka. Potrzebuje charyzmatu, potrzebuje ducha, żeby pokazać swój blask i swoją siłę. Nie traćmy wiary w moc Bożego Słowa. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.